No stare, gdzieś nie było, że ci by tyle czasu nie było. A tu kamerę przyłaszam tej maski, bo to jest śmieszne. No Jezu, dałem, ale kurutki, nie taka wątka. No rozumiesz, tam na szosie tam zalało. I tam zalało, to tam... No nie szło niczym tam przejechać. No duże koła musiałaś, duże na prąd. Traktor! Ale strażaki wpadli na pomysła, rozumiesz, mostka takiego zrobili, my tam chodzili. Każdy się cieszył tym mostkiem, rozumiesz. No ale rozumiesz, było tam taki problem, że tu mieszkańcy jak chcieli z wioski wyjść, problemu nie było, ale jak ktoś uwieść, to był. Czemu? A no co to był jak mamy tu wiosę taką grubą, taką bardzo, ale grubą dupę taką miała. Jak stanęła ci na tym mostu, no to tak... Ta gruba kunegunda? Ta sama. A to ja wiem, kogo. Jak się tak tym zadem wypiła, to chciał, nie chciał. Przez mostek nie przepuściła, chyba że ją w dupę pozdrawową mógł przejść. Czemu ona taka... A my takie chłopaki sztyle takie byli, no to my z takim jednym... To rozumiesz, my tak się kiedyś poczęli. To i tyczka między nogi, ona myślała, tak się poczęli, ale w dupę pocałujemy. No gody. A my jak się tak... I to tyczki my no jak zakręcili, rozumiesz? Jak się te nogi pokręcił, no to bach z tego mostu. Rozumiesz, kobieta, my wieś oswobodzili z tego babsztyla. No to sobie na... No tego bobla ci powinni dać, nagrodę bobla. No nie dali. Nie dali ci bobla? A moment, tu weź taką ciekawą rodzinę. On to rozumiesz, taki karakan jest taki nieduży, taki chłop taki. Babę sobie taką chęż taką wziął, rozumiesz, szeroką, bo on mi zawsze gadał, że tylko baba to rozumiesz, jak latem to daje mu cień, jak idzie na spacer. A to no. Zimą tylko chroni od wiatru, nie? No. No i rozumiesz, a on znowu lubił czasami tak zabumblować, nie? No takie w gałę se walnąć! No i jak biorą tak se walnął w te gały i tak zapomplował, rozumiesz, tak... No rozumiesz, to później ta baba go robiła na wszystko, tak jak szlachadra, piasz, matka, jak się pisma się to mówić, biedny. To miał ciężkie życie, chłopak! Biedny, no i tak rozrozumiona, gwiazda se pojechała, rozumiesz, że... On sobie robi chłopakami, boże, na wieś, tak rozumiesz, tu, tam, patrzysz. Rozumiem, zabomblował tu i tam, a bywało, że w kukurydze spał. No, no i nie było pozwolił, chłop sobie tak zrobisz, no i rozumiesz, tam szło roka, wrócił do domu i nie było. I mówisz, postawił się babie? Bo w mieście była. O, no. Była, co robiła? No i rozumiesz, tak się czynno trochę, ale tak się trochę przebudził, zaczął czworakować. No, Rychu ma na imię. Rysiek. No patrz, przez okno ula idzie z autobusu, ty. No. I co zrobił? No i niby ciągnął, postawił na swoje, bo mówił, że chłop swoje zdanie musi mieć, ale jednak ta... No jednak chłop, nie? Noga była, nie? Pod stół. Patrzysz, ula włazi, rozumiesz? Torbę przyniosła, czepła na stół, za w kupy rozpakowała kawę, co zrobiła? Siedzi przed telewizorem, kawę pije. Ale i coś tam zaleciało z tego stoła, rozumiesz? Rozglądał się, zyrko, patał! Ryu, byłaś! No co ty gadasz? No! Zauważyła go! A on mówi, nie wyjdę! Rychu, no byłaś, no piorona! Jak powiedziałem, że nie wyjdę, to nie wyjdę! Rychu, bo jak pisnę z tym stołu, to wyjdziesz! Jak powiedziałem, że nie wyjdę, to nie wyjdę! Chłop swoje zdanie musi mieć! No i tak, no i co dalej było? Jak wzięła ten stół, jak pieprzła, jak nim porysowała ścianę. Chłopiec, kobieta, ci mówię. Chłopo przerąbany do końca życia. Uuu, to takie babie to mógł się nie stawiać, nie? No, albo wiatr, albo baba. No. No, dobrze. Wybrał babę. Ale dobrze, że my takie nie są. No, my tu jesteśmy no. Spokojnie przynajmniej, nie? No. My o naszych chłopów dbamy. Bo my z wioski. No! No. A co twój chłop teraz robi? Do twojego poszedł. A twój? Mój na mecz. Mecza w telewizorze ogląda. Przecież euro nie ma. Czego? No euro jeszcze nie ma, dopiero w czerwcu będzie. Ale mecze siatkówki ogląda. A jaki siatkówki? Na ryby pośmy? Siatka, nie siatka na ryby. Mój z wędką chodzi, a nie siatką. A mój z tym, jak to się nazywa, takie
sobie takie kółeczka, takie coś tam, co są... Wyciorek! Wyciorkiem on lota! To z wyciorkiem piłkę gra! No nie! Ale z wyciorkiem na ryby on lota! A go dawasz na piłkę! Bo on mówi, że z wędką to nie ma sensu, no bo tylko jedną rybę złowi i co? Ja go dawać wędką w piłkę gra! No ale ja w mecze jak... Mecze jak ogląda, to piłkę! Siatkową! To się zastanów, ludzie w piłkę czy ryby łowi? No stara, to stara, to mi żeś pokręciła we łbie! A na czym to ryby później będzie smażona? Na oleju czy na smolcu? No na smolcu tańszy jest. A ja to wolę na oleju. A czemu na oleju? No bo rzepak nie tańszy. Rzepak tańszy? Tańszy. A olej z rzepaku czy ze słonecznika? A jaki olej, rzepakowy czy słonecznikowy? No słonecznikowy. To jest rzepaku. Słonecznikowy rzepaku? No. A rzepakowy? No rzepakowy to też rzepaku. A, i mówisz tańszy jest? No jest tańszy pewno, bo to jest rzepakowy i dlatego. A, no. To może i dlatego tam to jest. A rzepak my mamy tej tanio. No a to na polu, za oknem zobaczmy. A tam za uranibowy moc. A. No to znowu kryzys będzie. A nie zagraniczny tańszy. A zagraniczny, no to no. Musimy mieć tyki jakieś. A może ty z mafii jesteś stara? Nie, z rządu. Rządu? Nie. A, to dlatego tak. Nie, mój stary z rządu. A to jest stary z rządu? Z rządu pijaków. A, to dlatego tam tanie mają i wszystko mogą. No, bo to za papier toaletowy dłużej się załatwi dzisiaj. O, tam może z kieblasy ta papier toaletowy wyciągnął no. I do domu przyjeżdż. Tak, i może i załatwi wszystko tanie. A, no. To teraz tak w rządzie mają. Na kartki unijne. A, no widzisz. A my tutaj w domu będziemy siedzieć i czekać na naszych opów. No, ale oni na ryby poszli. A oni nam załatwią. No. No, widzisz. Dobrze. Ryby jakąś przyniosą może. Dobrze, tylko że telefonów nie mają, bo by zadzwonili co chwilę, nie? No właśnie. By wiedzieli, co robimy, nie? No właśnie. No. I tak to jest, widzisz, stara. A ja idę w sobocie, bo może idę.